Redux Toolkit rozwiązuje, myślę, 3 albo 4 największe problemy, jakie ma Redux. Gdybyście mieli wskazać największy problem z Reduxem, to co to by było? Możecie napisać na czacie, możecie pomyśleć, możecie powiedzieć głośno w domu. Generalnie duży problem z Reduxem, przynajmniej moim zdaniem, jest taki, że jest bardzo duży boilerplate, czyli po prostu dużo trzeba napisać kodu, więc osoby, które na przykład korzystały z mojego takiego podstawowego kursu na YouTubie, gdzie pokazywałem, jak możecie korzystać z Reduxa, no to pamiętacie, że tak naprawdę sporo jest kodu, żeby ten Redux w ogóle zaczął działać, tak? Więc tutaj na początek, jak chcemy mieć DevToolsy i chcemy mieć obsługę tanków, no to tutaj musieliśmy sobie to w jakiś sposób zawijać, tak? Tutaj domyślnie w Redux Toolkit mamy już obsługę DevToolsów, od razu jak sobie to zainstalujecie, oraz obsługę tanków, więc wtedy nie musicie w ogóle konfigurować tutaj żadnego middleware'a. Oczywiście, jeżeli ktoś jest senior developerem, no to nie jest to dla niego jakieś super, hiper wydarzenie, żeby sobie skonfigurować to, ale jeżeli ktoś jest juniorem, no to zawsze każdy taki dodatkowy krok, no to sprawia, że z tym narzędziem się gorzej pracuje tak naprawdę. No i teraz, jeżeli zobaczycie sobie na kodzik tutaj, jaki robiliśmy w tym moim podstawowym kursie, no to widzicie, że tutaj mamy podział pliki na akcje, operacje, redusery, typy. No tak naprawdę sporo tego jest. Oczywiście to jest jakiś tam znaleziony sposób na posiadanie struktury w projekcie Redux. Nie jest on może idealny, ale no niestety często te projekty właśnie Reduxa wyglądają w ten sposób, że po prostu mamy sporo tych plików i trzeba po nich skakać, a to wszystko Redux Toolkit nam ładnie ogarnia. Więc duży boilerplate, dosyć ciężka konfiguracja, skomplikowana aktualizacja stanu, to myślę, że to jest klasyka gatunku, jeżeli chodzi o Reduxa dla nowych osób, już mówię, o co tutaj chodzi. No tutaj chodzi o to, że jeżeli na przykład chcecie dodać jakiś nowy element do listy, to zawsze trzeba było pamiętać o tym, żeby to dodać w taki sposób, żeby po prostu nie pogubić tych danych, które mieliście wcześniej wpisanych w swoim stanie. I oczywiście, jeżeli tutaj mamy teraz na ekranie no listę, tak, jakąś tam filmów i dodajemy bądź usuwamy jakieś elementy z tej listy, no to w zasadzie no nie jest to ciężkie, tak? Ale jeżeli mamy mocno zagnieżdżony stan i chcemy jakąś konkretną flagę tylko zmienić, to później pisanie tego wszystkiego na piechotę jest naprawdę ciężkie. Można się w tym pogubić i to nie tylko jak ktoś jest początkujący. I tutaj fajnie ten problem rozwiązał projekt Immer, który też omawiałem u siebie na kanale już parę miesięcy temu, i Redux Toolkit właśnie korzysta z tego Immera, że po prostu możemy bez jakby mutować, czyli zmieniać ten stan w taki sposób bardziej jak znamy z takiej naszej codziennej pracy ze zmiennymi, czyli nie musimy przepisywać tego całego stanu. Więc skomplikowana aktualizacja stanu i kolejny największy problem z Reduxem, w zasadzie nie do końca problem, ale może taki dla jednych problem, dla drugich nie. Czyli jakby Redux w żaden sposób nie jest zopiniowany. Czyli na przykład, jeżeli ty dzisiaj zrobisz projekt z Reduxem, a kolega w innej firmie zrobi inny projekt, to najprawdopodobniej te projekty będą miały różną strukturę, inaczej będzie na przykład wyglądało mutowanie stanu, ktoś tam se zainstaluje jakieś middleware'y i tak dalej. I to jest fajne. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, co robi, jeżeli ktoś nie chce sobie strzelić w stopę, jakby ma wiedzę odpowiednią, żeby to jakby zrobić z głową, to oczywiście to jest fajne, bo nikt nam nie narzuca żadnych opinii. Natomiast jeżeli chodzi o jakby sytuację dla takich początkujących deweloperów, no to oni są zagubieni. No ja pamiętam na przykład, jak ja uczyłem się Reduxa, to było tak naprawdę tak, że wszedłem na jakiś tam blog, tam było coś inaczej. Wszedłem na jakiś tam kurs z Udemy, gościu pokazywał, wyglądało to zupełnie inaczej niż tamten poprzedni projekt. Oczywiście jakby sens redusera, tak, akcji, jak zmienia się ten stan, no to był w miarę ten sam, tak, ale bardziej mi chodzi o to, jak wyglądał ten boilerplate. No i co? No i w zasadzie Redux Toolkit co nam rozwiązuje? No przede wszystkim mniejszy boilerplate,
Lekka konfiguracja dzięki CRA, więc dużo ludzi może rozpocząć przygodę tak naprawdę z Reduxem, z tankiem i z DevToolsami bez po prostu jakiejś zbędnej konfiguracji. No i prosta aktualizacja stanu. No i tutaj mamy ten Create Slice. On działa w taki sposób, że tutaj widzicie, że mamy tak naprawdę kilka rzeczy wrzuconych do jednego pliku i to mi się zajebiście podoba, że mamy plik, po prostu mamy folder na przykład Features i tam wrzucamy sobie do tego folderu po prostu na przykład jakiś konkretny reducer związany z danym featurem. Czyli na przykład, jeżeli mamy sklep internetowy, to możemy sobie utworzyć tak zwanego slice'a, który będzie miał stan. No i co? Na przykład jaki to będzie stan? Na przykład to będzie to, co ktoś wrzuci do koszyka. Czyli po prostu będziemy mieli stan, który będzie agregował produkty wrzucone do koszyka. I jakie możemy mieć operacje? No na przykład dodaj do koszyka, usuń z koszyka, dodaj jakiś kod rabatowy. Co tam jeszcze możemy mieć w koszyku? Dodaj jakiś tam, nie wiem, komentarz do zamówienia, tak? Wybierz jakiś tam, nie wiem, sposób dostawy. To wszystko sobie agregujemy w jednym slajsie i mamy tu w jednym miejscu. I to jest zajebiste i zaraz to sobie obejrzymy w praktyce. Jesteśmy teraz w edytorku. Pokrótce omówię, jak w ogóle wygląda praca z tym Redux Toolkitem. Tutaj, jeżeli chodzi o provider, no to nic się nie zmienia. I tak musimy całą naszą aplikację zawinąć po prostu w ten provider, żebyśmy mogli w tych komponentach mieć dostęp do tego naszego stora. Więc zrobimy state, kopiując tak naprawdę sobie to, żeby tutaj za dużo nie pisać. I nazwiemy sobie to po prostu quiz slice.js. Oczywiście jak macie jakieś pytania do tego, co robię, to pytajcie śmiało. Więc tutaj na początek nazwa tego slice'a. Oczywiście nazywamy sobie go quiz i zrobimy sobie tutaj na przykład tablicę questions i na przykład wprowadzimy sobie tutaj content i na przykład sobie co to jest React. Tak? I tu sobie wprowadzimy na przykład takie dwa pytania. A tutaj na przykład co to jest Redux. I to jest state jakiś tam i teraz tak naprawdę na razie no to nic się nie dzieje, mamy to w jakimś tam osobnym pliku i teraz trzeba to oczywiście podłączyć w taki sposób, żebyśmy mogli to jakby widzieć te dane w naszym komponencie od quizu. Więc na początek oczywiście trzeba sobie zaglądnąć do pliku store, bo tutaj oczywiście musimy podać jakby do configure store, który jest z tego toolkita, jakie chcemy slice'y albo jakie chcemy redusery tam wprowadzić. Oczywiście jakby slice jest bardzo fajną rzeczą, którą ja jakby zalecam używać do budowania takich właśnie storów dla danego feature'a, ale jeżeli chcecie z jakichś przyczyn robić to na przykład z użyciem reducerów, które już macie, to też możecie to zrobić, tak jakby połączyć ten nowy świat toolkita ze starym światem waszego Reduxa, możecie to zrobić. Oczywiście jakby nie ma konieczności, że musicie wszystko od razu zmigrować na te nowe podejście. Możecie to robić tam jakby jeden po jednym, pewnie będzie jakiś tam problem z taką początkową konfiguracją, żeby to wszystko dobrze działało z waszymi poprzednim kodem, ale nie powinno to być aż tak straszne. Więc tutaj sobie zrobimy po prostu quiz reducer i zaciągniemy go sobie z quiz slice i tutaj będzie nasz feature quiz. Jeżeli to zapiszemy, to tu oczywiście chcemy podpiąć quiz i tu będzie quiz reducer, zapisujemy i zobaczmy, czy ten state się pokaże. I value mamy tutaj, widzicie, że jakieś tutaj już te początkowe pytanka możemy zobaczyć, więc teraz fajnie by było się do nich dostać z poziomu Reacta. I teraz pamiętacie, że mamy tak naprawdę dzięki temu, gdzie to było, index.js,
Dzięki temu, że mamy ten provider, no to w podrzędnych komponentach możemy zacząć się łączyć z tym naszym storem. To jest bardzo ważne. Myślę, że na początku, jak ktoś zaczyna się tam bawić z Reduxem, to może zapomnieć o tym albo zastanawiać się w ogóle, jak to jest możliwe, że mamy dostęp z tych niższych komponentów do tych nadrzędnych komponentów, ale to wynika właśnie z tego, że tak naprawdę Redux pod spodem korzysta z Context API i tutaj dlatego właśnie też mamy coś, co się nazywa provider, więc taka ciekawostka. Więc teraz tak, teraz musimy w tym quizie w jakiś sposób po prostu się dostać do tego, co mamy, do tego, co mamy w tym naszym storze. I tutaj już możemy sobie skorzystać z Use Selector. Jest to taki hook. Ja tu będę pokazywał oczywiście wszystko z użyciem hooków, bo jakby korzystam na co dzień z hooków. I jakoś się przyzwyczaiłem do tej składni. Wiem, że może nie każdemu ona jakby pasować, ale wydaje mi się, że im szybciej się na nią przestawicie, tym lepiej, bo jednak jest taka tendencja, zauważyłem, że te wszystkie biblioteki znane typu Redux, React Router, jakieś inne biblioteki pod spodem korzystają już z hooksów, więc w zasadzie im szybciej się tego nauczycie, tym lepiej. No i tutaj jakby mamy ten slice, ale ten slice jakby musimy teraz móc z niego wyciągać rzeczy i móc odpalać na nim operacje, tak? Bo jednak jeżeli mamy tutaj ten komponent reactowy i chcemy na przykład coś wyświetlić, no to musimy skorzystać sobie z tego selektora. I ten selektor, jak sobie tutaj podglądniemy, jak to jest w tym przypadku tego tutaj countera, którym będę się tutaj posiłkował, no to widzicie, że możemy sobie tutaj na przykład napisać select questions i po prostu zwrócić tutaj quiz, bo to jest nazwa naszego jakby stora, tak, widzicie, że tutaj, żeby się dostać, jeżeli chcę się dostać do quiz questions, to muszę podać state.quiz.questions i teraz tą funkcję mogę sobie tutaj zaimportować i zrobimy to sobie w taki sposób. Select, oczywiście tu będzie nie select count, select questions i to będziemy sobie zaciągać from i to będzie teraz quiz slice. O, tak, dobra. I tutaj sobie możemy napisać na przykład const questions równa się use selector i tutaj selector, który chcemy użyć, to będzie select questions. Zrobimy sobie super hiper metodę do debugowania i wylistujemy te komentarze, znaczy komentarze, te pytania. I tutaj widzimy, że one już powoli się nam pojawiają w tej konsoli. Ja może zmniejszę. Siema Wojcieszko, witam serdecznie. I teraz możemy na przykład mapem sobie tutaj po tych questions map question i sobie możemy tutaj zwrócić na przykład question content. Czemu mi to podkreśla? Aha, bo musi być explicit return. No i co? No i mamy tutaj już te nasze pytanka. Live, tak, live myślę, że będzie na kanale, zakładając, że się nic tutaj nie spartoli z tym streamem, tak? Bo stream leci przez tą aplikację Restream. Szczerze powiedziawszy, nie używałem jej nigdy, więc nie wiem, jak to zadziała. Z tym zawsze jest troszeczkę ryzyk fizyk, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że jak najbardziej będzie dostępny zapis na kanale. Więc tak, mamy tutaj question i możemy sobie tutaj listować ten content. Czyli tak naprawdę widzicie, że możemy sobie pisać w tym jednym pliku rzeczy do wyciągania danych,
I za chwilkę będziemy też pisać sobie, będziemy sobie też dispatchować akcje. W momencie, gdy klikniemy Next, to chcemy zwiększyć Active Question o 1. I zobaczcie, jakie to jest przyjemne, jak w tle mamy postawionego Imera. Od razu jak patrzę na tą funkcję Next, to wiem, co ona robi. Nie widzę tego całego bajzlu, co zawsze wtedy był w Reduxie, który po prostu od razu mi tam, nie wiem, musiałem coś tam przepisywać, coś tam destrukturyzować. No po prostu widzę, że Next tak naprawdę inkrementuje mi Active Question. I to jest wszystko, co ja potrzebuję zrobić w tym konkretnej akcji i cały mój stan, co za chwileczkę zobaczymy sobie, jak będziemy to debugować, to cały mój stan tak naprawdę w tle zostanie, jakby nie zostanie nadpisany, tak? Czyli po prostu zostanie zmieniony ten jeden konkretny element w storze i to jest naprawdę bardzo fajna opcja. W razie zrobimy sobie po prostu handle next w taki sposób, że if questions i tu są te nasze wszystkie pytania. Tu jeszcze sobie może wyciągniemy, bo też nam się przyda później, jaki jest w ogóle active question, tak żebyśmy mieli te stepy, tak, że jesteśmy w pytaniu na przykład 1 na 10, więc tutaj sobie na przykład zrobimy taki selector select active. Select active, już mamy select active question, a to w sumie zrobimy to inaczej, zrobimy to tak, tu będzie state quiz active question, tu będziemy zwracać numer, a tam sobie numer podstawimy po prostu pod questions i też to będzie nam działało, więc tutaj questions to będzie tak naprawdę active question i to będzie tak. Wiesz co, z Mobixa ostatnio nie korzystam, więc szczerze powiem, nie wiem, czy nagram na ten temat, ale zobaczymy. Console log handle next. Dobra, tu na razie sobie zrobimy handle next. Co to jest? React, dobra, to działa na razie. I co? Mamy active question, tutaj mamy numerek, tu sobie go podstawiamy i teraz piszemy sobie to tak. If na przykład questions active question plus 1, czyli jeżeli w tej tablicy jest indeks plus 1, no to chcemy oczywiście odpalić sobie dispatch next. A w przeciwnym kierunku zrobimy sobie jakiegoś console loga, na przykład, nie wiem, finished. Możemy sobie to w ten sposób zapisać i oczywiście handle next odpalamy w momencie, gdy ktoś kliknie nam w ten przycisk. Dobra, tutaj myślałem, że będzie więcej propsów, więc zrobimy to w ten sposób. Dobra, i w momencie, gdy już jakby chcielibyśmy wyskoczyć poza zakres, to wtedy jakby nie jest to wykonalne, tak, bo tutaj mamy tego prostego ifa, który nam to sprawdza. Myślę, że w zasadzie to wszystko, co dzisiaj chciałbym Wam pokazać. Kod i filmik będzie wrzucony jutro na kanał, więc możecie sobie go obejrzeć jutro jeszcze raz. Możecie sobie też pobrać jutro kod z Code Sandboxa. Dajcie znać, czy live coding się podobał, czy materiał spoko. Jeżeli chcecie jakieś inne tematy na live coding, to możecie je proponować w komentarzach.